Pić albo nie pić? Oto jest pytanie, na które postaram się odpowiedzieć na moim kanale o medycynie na luzie. Bez pośpiechu, bezinteresownie, zrozumiale i rzeczowo. Nazywam się Sylwester Minko. Jestem emerytowanym lekarzem, doktorem nauk medycznych, specjalistą w anestezjologii, medycynie ogólnej, medycynie bólu i w akupunkturze. Butelka, którą trzymam właśnie w ręku, stoi na moim barku już około 10 lat. Jak widzicie, jest nienaruszona. O czym będziemy dzisiaj mówić? O czym będę Państwu mówić? Będziemy mówić o alkoholu, czyli o etanolu, alkoholu etylowym, etanolu. Bo to jest składnik, który decyduje, czy napój nazywa się napojem alkoholowym, albo nie. Piwo zawiera około 5% alkoholu etylowego, także 500 ml piwa to jest około 25 ml czystego alkoholu. Wino około 14% plus minus, są mniej silne i bardziej mocne wina. Whisky około 50% i tak dalej, i tak dalej. Stoi to zawsze wydrukowane na etykietce. Piwo bezalkoholowe może zawierać do 0,5% alkoholu, chyba że na etykietce stoi 0,0. Jeżeli na etykietce stoi 0,0, to piwo nie zawiera w ogóle alkoholu. Ale również soki owocowe przez naturalny proces fermentacji zawiera, czy może zawierać do 0,38%. Procent alkoholu. Alkohol jest metabolizowany w ustroju po jego zażyciu. Przechodzi on, jest rozkładany przez dehydrogenazę alkoholową do aldehydu octowego, który ma właściwości trujące, który jest odpowiedzialny za tak zwanego kaca. Jest przez to, że ma właściwości trujące, jest jak najszybciej odtruwany w wątrobie, przechodzi w kwas octowy i dalej rozkłada się do dwutlenku węgla i wody. Metabolizacja przebiega w ten sposób, że około 0,1 do 0,5 promila na godzinę. U kobiet jest ona troszeczkę wolniejsza, u mężczyzn troszeczkę szybsza. Polecana, czy zaleca się nieprzekraczanie 20 gramów czystego alkoholu na dzień, a więc kufel piwa, lampka wina, jakaś mała ilość whisky czy innych napojów alkoholowych, które zawierają troszeczkę więcej alkoholu. Jakie jest jego działanie? Działanie polega na pewnej interakcji z tak zwanym kwasem gamma-aminomasłowym w mózgu, w rdzeniu kręgowym, co prowadzi do upośledzenia pamięci i odruchów. To upośledzenie odruchów powoduje to, że mamy zaburzenia równowagi. Mamy też uczucie zmęczenia, senności i ospałość pewną związaną właśnie z alkoholem. Rozwiązuje języki, stare łacińskie przysłowie in vino veritas, czyli w winie leży prawda, to znaczy wino może sprzyjać temu, że dowiemy się pewnych informacji, które normalnie przez powściągliwość nie dowiedzielibyśmy. Spożywanie alkoholu jest niewątpliwie szkodliwe, prowadzi do stłuszczenia wątroby, do marskości wątroby, do raka przełyku. Dlaczego do raka przełyku? Ponieważ alkohol rozluźnia zwieracz znajdujący się między żołądkiem a przełykiem i po zażyciu alkoholu on się rozluźnia. Jeżeli potem się położymy do łóżka, czy przyjmiemy pozycję horyzontalną z jakiegoś tam powodu, to wówczas dochodzi do cofania się płynu
cofają się zawartości żołądka, zawierającą dużą ilość kwasu żołądkowego i to powoduje przewlekłe zapalenie błony śluzowej przełyku i właśnie przewlekłe zapalenia są prekursorem nowotworów. Do tego dochodzi rak jelita grubego, rak wątroby, to już powiedziałem. Szkody, oczywiście uzależnienie. Uzależnienie alkoholem ocenia się tak mniej więcej w połowie między marihuaną a heroiną. Marihuana uzależnia około 10% tych, którzy ją używają, heroina bardzo, bardzo dużo, a alkohol mniej więcej około 25%. W ciąży nie wolno używać alkoholu, bo ryzykuje się wystąpienie wad wrodzonych u płodu, przede wszystkim małogłowie, dalej zes, wady serca, są często spotykamy i zaburzenia psychiczne. Także w ciąży kobieta nie powinna przyjmować alkoholu w żadnej formie i uważać na ilość spożywanych soków owocowych. Na świecie umiera według danych Światowej Organizacji Zdrowia około 2,5 miliona osób z powodu właśnie alkoholu. Przeciętna w Unii jest około 3,6% na 100 tysięcy, przepraszam, nie procent, 3,6 zgonów na 100 tysięcy mieszkańców, na 100 tysięcy zgonów jest spowodowanych alkoholem. To jest przeciętna z całej Unii Europejskiej. Najwyższa ilość jest w Słowenii. Dziwne, 17 zgony na 100 tysięcy zgonów spowodowany jest alkoholem. W Polsce zajmujemy czołowe, drugie miejsce, jest to 10 zgonów na 100 tysięcy zgonów spowodowany jest alkoholem. Najlepiej tutaj wypadli Grecy, wypadli Włosi i mieszkańcy wyspy Malta. Więc pytanie jest, pić albo nie pić? Czy pić najlepiej wcale? Czy też okazjonalnie, czy też regularnie, ale w małych ilościach. Tutaj musimy uwzględnić substancje dodatkowe, które są w napojach alkoholowych, nadającym ich smak i mających pewne inne wartości. Na przykład w piwie, piwo to jest nic innego jak płynny chleb, no, sfermentowany do tego i z wytworzeniem pewnej ilości alkoholu. Jeżeli się używa to w niewielkiej ilości, tak jak powiedziałem, kufel piwa jest nie przekracza tych 20 gramów. Wino zawiera również substancje, na przykład antyoksydacyjne. Resweratrol jest taką substancją, żeby rzeczywiście to działanie antyoksydacyjne osiągnąć przy pomocy tego resweratrolu, to trzeba by wypić parę dobrych butelek naraz i wtedy byłoby to działanie na pewno skuteczne. Oczywiście przemysł farmaceutyczny czy inny postarał się, że produkuje ten resweratrol w kapsułkach, ale co ciekawe jeszcze, że ta opinia o tym pozytywnym wpływie resweratrolu dotyczy tylko wina Bordeaux, czyli wina francuskiego. Tam były przeprowadzane badania obserwacyjne, no i stwierdzili, że tak jest. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła w 2018 roku również pozytywne wpływy alkoholu, mianowicie jeśli chodzi o tolerancję insuliny, ma być bardzo pozytywnie oceniany na to przebieg niedokrwiennego urazu, udaru mózgu i choroby wieńcowej serca również. I musimy spojrzeć na inne jeszcze przyczyny zgonów, z innymi związane z odżywianiem się, to alkohol to mniej więcej jest 4%, a inne to około 30%, czy nawet 35%. I w tym momencie musimy myśleć o tym, że nie patrzmy na tego komara, czy to dźbło w oku, ale spójrzmy na tą belkę, czy wielbłąda, którego możemy przeoczyć. Więc Światowa Organizacja Globalna jej oceny zagrożeń zdrowia, to jest taka, się nazywa GBDS, mówi, że używanie alkoholu sprzyja
zwiększeniu ryzyka jednych chorób, a zmniejsza ryzyko wystąpienia innych chorób. Także tutaj jest też takie właśnie wahania, z jednej strony pozytywnie, z jednej strony negatywnie. Tutaj trzeba uwzględnić jeszcze dodatkowe czynniki, takie jak środowisko, w którym żyjemy, płeć, tak? Region, w jakim żyjemy, tak? Do tego klimat i wiek i inne jeszcze dodatkowe rzeczy. Jeśli chodzi o porównanie ludzi pijących alkohol z ludźmi nie pijących alkohol w ogóle, to największą grupą, która nie używa alkoholu, którą można sobie w ogóle idealnie wyobrazić do porównań statystycznych, są Mahometanie. Bo uważa się, że około 95% wyznawców Mahometa nie używa alkoholu, bo Koran czy Allah zabrania używania alkoholu. Teraz, czy Mahometanie są zdrowsi, czy są inteligentniejsi, czy są zdolniejsi niż pozostałe populacje, które piją alkohol? Takich badań nie ma, ale jakoś mi to nie podpadło. Także myślę, że na to pytanie pić albo nie pić dostarczyłem Państwu odpowiednią ilości materiału, żebyście mogli sobie sami na to pytanie odpowiedzieć, podjąć decyzję, skorygować swoje zachowanie dotychczasowe. Także myślę, że na tym mogę dzisiejsze wywody skończyć. Jeśli Państwo macie jakąś korzyść z tego, co powiedziałem, to możecie przekazać to dalej. Ciekaw jestem Państwa opinii, ciekaw jestem propozycji innych, następnych odcinków, które chcielibyście usłyszeć. Na dzisiaj dziękuję bardzo. Do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem.